Będę kochany tylko, gdy będę doskonały. Jestem ciekaw, jak wiele osób wyciągnęło to przekonanie z dzieciństwa i przekonaniem tym kierują się przez całe swoje życie, nawet nie będąc tego do końca świadomi. I to jest, wiecie, taka linia, bo mamy jakieś tam jedno pokolenie, które było zindoktrynowane przez pokolenie wcześniejsze, a potem mamy kolejne pokolenie, które jest indoktrynowane przez te wcześniejsze, tak z pokolenia na pokolenie przekazujemy sobie pewne warunki, jakimi sądzimy, że musimy kierować się w życiu, które są dla nas odpowiednie. Tylko nie bierzemy pod uwagę kilku ważnych faktów. Przede wszystkim tego, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne potrzeby, inne predyspozycje, inne talenty i mówiąc tutaj potrzeby, mam na myśli, że każdy z nas Potrzebuje troszeczkę inaczej zaspokajać te potrzeby. Nie mówię tutaj, że całkowicie jesteśmy inni, bo na pewnym polu mamy różne podobne cechy i mamy różne podobne potrzeby, ale każdy z nas może inaczej chcieć te potrzeby po prostu zaspokajać, czyli mamy po prostu inne preferencje odnośnie zaspokajania tych potrzeb. I każdy z nas ma inny troszeczkę układ nerwowy pod tym względem, że niektóre rzeczy jarają nas bardziej, a inne. Mniej. I tak próbując wsadzić każdego człowieka do jednego worka, troszeczkę umniejszamy swoją własną wartość, aczkolwiek na co dzień i tak nie jesteśmy w stanie uniknąć zgeneralizowanych koncepcji i poglądów, ponieważ zabrakłoby nam czasu na to, aby wyjaśnić wszystko w życiu, więc w pewien sposób umawiamy się na niektóre rzeczy tak, a nie inaczej. Więc po prostu przy tym zrozumieniu zostańmy że jest tak jak jest, czyli z pokolenia na pokolenie przekazujemy sobie pewne schematy wzorce, na które się umawiamy wspólnie, że są dla nas wspólne, akceptowalne i takie jakie są. Tylko jest w tym jeden mały problem, ponieważ każdy z nas jest indywidualny dla siebie i jest w pewien sposób inny i unikatowy w tej kwestii. To nie jesteśmy w stanie tak 100% wejść do swoich własnych głów i wiedzieć tak samo życia. Więc musimy nauczyć się tutaj wspólnej komunikacji, ale jest jeszcze jedna kwestia, która jest tak samo ważna w tej kwestii. Mianowicie uzależniamy miłość do siebie i poczucie spełnienia i satysfakcji z życia od zewnętrznej oceny. Uzależniamy naszą miłość od tego, jak patrzą na nas inni ludzie, czy nas lubią, albo nas nie lubią. Uzależniamy tą miłość od tego poczucia wartości. Tego, ile mamy uwagi ze strony innych ludzi, czy zarabiamy wystarczająco dużo pieniędzy, czy jesteśmy lepsi albo gorsi od innych ludzi, czy mamy rację albo jej nie mamy, ile mamy wyświetleń, tak, w mediach społecznościowych, ile serduszek, ile lajków, i uzależniamy się od tej tendencji, i ona tak nieświadomie podmienia się i zajmuje miejsce przetrwania. Czyli wiążemy miłość z przetrwaniem. I to jest często, na przykład w tematach duchowych albo emocjonalnych, psychologicznych, poruszane w tej kwestii, że mamy dwie skrajne emocje w naszym życiu: mamy miłość i mamy lęk. I na pewnym polu te dwie emocje się uzupełniają. Jedna, tak jakby sprawia, że jesteśmy świadomi zagrożeń, tego co chcemy uniknąć w życiu. W psychologii jeszcze wyszczególnia się strach i odróżnia się go od lęku, ale dla potrzeb tego zrozumienia uprośćmy wszystko tylko do lęku. Czyli to, czego nie chcemy, od czego uciekamy, i mamy miłość, i ona często też wiąże się z przyjemnością tego, co jest dla nas dobre, ciepłe, wygodne, komfortowe. Niektórzy widzą w miłości tylko tą sferę wrażliwości, uczuć i uważają ją za coś miękkiego, jako cechę osób słabych, które, właśnie, nie wiem o co tym ludziom tak naprawdę chodzi, ale tak w istocie chodzi po prostu o to, że wystawiamy się na naszą wrażliwość, tak? I na to, na czym nam w życiu po prostu zależy. Jak popatrzymy na to, tak? Jak na taki schemat dwóch sił, które miałyby się równoważyć w kosmosie i dostrzeżemy ich nierozdzielność. To znaczy, że one idą ze sobą razem. To znaczy, że nie można w 100% pozbyć się jednego i mieć tylko to drugie, tak? To jest to, co większość ludzi próbuje zrobić. Próbuje uniknąć tego złego i chce mieć tylko to dobre. I to jest mega frustrujące i wyczerpujące i często doprowadza do błędnego zrozumienia koncepcji duchowych, tego czym jest absolut i czym jest wyższa jaźń czym jest wyższa świadomość ponieważ ona sama w sobie zawiera to i to, jest w tym i w tym i to jest ta niedualność to jest ta taka kosmiczna miłość to nie jest tylko ta przyjemność to jest również to ciemne też, ale o tym może opowiem kiedy indziej i uzależniamy się uzależniamy się od uwagi zewnątrz Uzależniamy się od tego, ile mamy. Uzależniamy się od tego, czy spełniamy oczekiwania innych ludzi. Uzależniamy się od tego natrętnego poczucia, że jeszcze coś musimy zrobić, że jeszcze musimy się jacyś stać, że jeszcze teraz nie możemy siebie kochać, że, że jest jeszcze coś więcej. I ja nie twierdzę tutaj, że to jest coś złego, żeby dążyć za czymś. Fajnie jest dążyć, fajnie jest mieć sobie jakieś cele, człowiek i tak zawsze się kimś staje, więc tego nie jesteśmy w stanie uniknąć. Ale gdy tylko identyfikujemy się z tym uczuciem, tylko, że mamy być lepsi, że mamy być więksi, że to jak postrzegają nas ludzie z zewnątrz jest jedynym wyznacznikiem naszego poczucia wartości, to tworzymy w sobie ogromny cień, bo spychamy na bok wszystkie nasze impulsy, autentyczne uczucia, nasze wewnętrzne pragnienia i nasz sens rozpoznania siebie w rzeczywistości, nasze preferencje, po to, żeby udowodnić na zewnątrz nas to, jacy rzekomo jesteśmy, żeby ludzie nas kochali, żeby nas akceptowali. I to doprowadza do. Neurozy. Ogromnego poczucia sprzeczności wewnętrznej. Ponieważ to, jakimi prezentujemy się na zewnątrz, to nie jest autentyczne, to nie jest szczere, to nie jest prawdziwe, to nie jesteśmy my, tak naprawdę. To jest nasza maska, to jest nasza persona. To jest część naszego ego, bo to nawet nie jest całe ego, którą projektujemy na zewnątrz, żeby być poklepani po ramieniu, żeby być ukochani przez rodziców. Tak jak w dzieciństwie nas warunkowali. I olbrzymią część tego kompleksu rozpracowujemy, gdy wchodzimy w dorosłość. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy przez całe życie czuli się jak takie niedorozwinięte dzieci. Nie twierdzę tutaj, że bycie dzieckiem jest czymś złym. Twierdzę, że Poczucie bycia dzieckiem, które jest neurotyczne, jest bardzo uciążliwe. Ja sam sobie uważam, że wszyscy jesteśmy dziećmi, że całe nasze życie jesteśmy dziećmi, tylko role, jakie przyjmujemy, rola dorosłego albo wzorzec rodzica, to są tylko tymczasowe schematy, jakie to są role, w jakie wchodzimy, żeby realizować dane potrzeby. Bo ludzie mają taką potrzebę, że potrzebują mieć guru, potrzebują mieć ojca, potrzebują mieć mamę, którzy przytulą, poklepią po ramieniu, powiedzą dobrze zrobiłeś, super, a teraz rób tamto, tutaj bądź taki, tym się nie przejmuj. Ludzie potrzebują sensu dyrektywy, więc zawsze i tak uzależniają się od jakiegoś autorytetu, jakiegoś wzorca w roli, której czują się dobrze, tak? Bo czują, że ktoś ma kompetencje i powie im, co mają zrobić, albo chcą inspiracji, więc... Z tego się i tak nie da uciec. Ale gdy ciągle się od tego uzależniamy, no to to całkowicie rozwala nasze życie. To jest tak, jak później idziemy do pracy i ciągle jesteśmy samoświadomi wszystkiego, co robimy, boimy się samodzielnych zachowań. Ciągle szukamy potwierdzenia, uwagi od współpracowników albo od pracodawcy, tak? albo realizujemy jakiś projekt i w zasadzie nie dajemy sobie 100%, ponieważ nie jesteśmy pewni tego, co robimy, czy to jest dobre, czy to jest nasze, czy to jest autentyczne. Ciągle porównujemy się do innych, zamiast robić coś swojego, to zaczynamy ich kopiować i naśladować. Nie jesteśmy w 100% spełnieni z tym, jacy jesteśmy. Tak samo w związku. Ciągle natarczywie oczekujemy uwagi partnera, zamiast wejść w to poczucie miłości wewnętrznej i dać siebie na tyle, na ile jesteśmy w stanie siebie dać, i też dostać to, co druga osoba nam daje, i widzieć w tym miłość, bo jak tego nie dostrzeżemy, to będziemy sabotować relację, tak? Będziemy nieświadomie wpływać na relację, że ona się po prostu e, popsuje. To są wszystko metafory. Może w swoim życiu żeście tego doświadczyli i ma to ogromny związek z naszym poczuciem bezpieczeństwa i miłości wewnętrznej, bo tutaj w grę wchodzi wejście w rolę dziecka i zaopiekowanie się wewnętrznym dzieckiem czyli tą częścią nas, która jest bardzo blisko naszego ciała, naszych emocji, naszej. Wewnętrznej, dzikiej, nieoswojonej natury, pierwotnych, instynktownych zachowań, kompulsów, pragnień, potrzeb, które miały zostać zrealizowane przez naszych rodziców, czyli potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba wsparcia, potrzeba kierunku w życiu, potrzeba zrozumienia życia, ale również ciekawość, otwartość, niewinność, pozwolenie sobie na eksplorację. Życia i popełnianie błędów, ponieważ w trakcie rozwoju uczymy się nowych rzeczy. Nie jesteśmy wszystkiego pewni i od razu nie jesteśmy doskonali. I ucząc się, popełniamy często błędy. Albo robimy rzeczy w sposób nie w 100% pewny siebie. I jeżeli nie pozwolimy sobie w 100% zaufać temu poczuciu, że będzie lepiej, to zawsze będziemy tak Trochę wychodzić, trochę się cofać. Trochę wychodzić, trochę się cofać. I tutaj bardzo często pomagają nam mentorzy, pomagają nam książki, jakaś inspiracja z zewnątrz. To jest tak jakby ktoś dał nam rękę, tak? I my trzymamy tą rękę i przechodzimy po prostu po placu zabaw, ucząc się jak chodzić, jak obsługiwać huśtawkę, jak dogadywać się z ziomkami. W piaskownicy, żeby każdy miał grabki i mógł sobie zbudować zamek z piasku, a nie że ktoś zbuduje piasek z... zamek z piasku, chciałem powiedzieć, piasek z zamku, a ktoś przyjdzie ze swoją łopatką i zacznie mu ten y, zamek rozwalać. Więc, jeżeli chodzi o tą kwestię ciągłego, natarczywego poczucia, że jesteś niewystarczająco dobry, to tutaj polecam medytację, tego co to znaczy być niewystarczająco dobrym, żebyś w medytacji usiadł i zaczął to kontemplować, abyś zaczął zastanawiać się nad tym, co to znaczy być tutaj, teraz, być bezpiecznie tu i teraz, co to znaczy odczuwać siebie w tu i teraz. Tutaj może pomóc Tobie również praca z emocjami, wyswobodzenie swoich emocji, wyrzucenie ich z siebie może w formie twórczości, może w formie jakiejś zabawy. Potrzebujesz się trochę tak emocjonalnie rozchuśtać, trochę tak jakbyś się rozblokował. Może psychoterapia, może jakaś forma pracy energetycznej. Takiej formy pracy ze sobą, która intuicyjnie ciebie przybliża do twojego wewnętrznego rozwoju. Ponieważ każdy może to inaczej jakby przepracowywać w sobie. To jest to, co ja nauczyłem się z doświadczenia, że każdy to troszeczkę inaczej przepracowuje. Ja jestem ekstrawertykiem. Ja przepracowywałem tego typu rzeczy poprzez wyrzucenie ich z siebie, poprzez wyrzucenie ich z siebie w twórczości, pozwalałem sobie na to, ale poprzez również rozmowę z ludźmi, medytację i zaraz po medytacji prowadzenie dziennika. I to bardzo mi pomogło, ale znam też osoby, które potrzebują bardziej wejść w siebie, są bardziej introwertyczne, potrzebują Więcej uwagi skierować na siebie, potrzebują większego zrozumienia siebie w kontekście intelektualnych zachowań i programów, a nie tylko emocji. Niektóre osoby potrzebują różnych innych praktyk, może oddychania holotropowego, może psychoterapii, może jakichś innych form samowsparcia. I tutaj ważne jest dać sobie na to przestrzeń i troszeczkę popróbować tych technik. Ja też zauważyłem, że największy czas, kiedy poświęcałem na pracę nad sobą, to był czas, kiedy miałem 23 lata. To był okres 22, 23, 24 lat, czyli jakieś powiedzmy 4-3 lata temu, kiedy wchodziłem w okres dorosłości i potrzebowałem na nowo jakby odgrzebać swoją osobowość i porzucić to, co dotyczyło mnie z przeszłości. I na nowo zredefiniować siebie, i to było trudne, bo ja często zmieniałem siebie, próbowałem nowych y, stylów zachowań. Często czułem się odrzucony i niezrozumiany przez znajomych czy rodziców. Część moich znajomych odsunęła się ode mnie, bo uważali, że byłem nieautentyczny, a tak naprawdę wchodziłem w te części siebie, które były naprawdę autentyczne, ale odrzucałem te zachowania, które kiedyś przyjąłem. Jako społecznie akceptowalne, po to, żeby czuć się lubianym. Więc, tak na dobrą sprawę, to był bardzo pomieszany i trudny do przeżycia proces, bo nie wiedziałem, czemu zaufać. Czy swojemu umysłowi, który ciągle się zmieniał, czy swoim uczuciom, które były jak huśtawka, czy może opinii ludzi z zewnątrz, którzy również zmieniali je ciągle. I był taki okres w moim życiu, kiedy wszystko stało się dla mnie totalnie płynne, jakbym dosłownie rozpuszczał swoje, Granice swojego uwarunkowanego ja, swojego własnego ego, i nie wiem, czego się złapać. Tutaj bardzo pomogła mi dyscyplina. Ja uwielbiam dyscyplinę, lubię po prostu rutynę, kiedy codziennie powtarzam niektóre czynności i one dają mi poczucie, jakby kontynuacji niektórych rzeczy. Pomagał mi dziennik, medytacja, zresztą te praktyki, którymi dzielę się tutaj w projekcie, siłownia, prowadzenie tutaj dialogu z Wami. Też ym, rozmowy z przyjaciółmi, takie wspierające, czytanie książek, samorozwój ogólnie. I też y, medytacja i refleksja oraz słuchanie ludzi, którzy, których uważam po prostu jako wzór, y, którym się inspiruję. No I też często miałem takie dylematy tego, co oni mówią, co dotyczy ich, tak? co ja mogę wziąć dla siebie, które rzeczy uważałem za... Po prostu błędne albo zbyt autorytatywne. I czasami wchodziłem w ten kompleks niższości, czasami wyższości, więc dynamika mojej osobowości była strasznie płynna i chwiejna. I zanim wyrobiłem sobie taką równowagę, no czasow trochę minęło. I uważam, że to też jest troszeczkę kwestia tego, że ta praca nad sobą nigdy się nie kończy. Tylko dochodzimy do pewnego punktu, w którym poczucie siebie staje się coraz bardziej holistyczne i coraz bardziej pełne i czujemy coraz większy komfort z tego, kim jesteśmy. Coraz lepiej rozumiemy nasze emocje i uczucia, nasze lęki i słabości. Mniej identyfikujemy się z uwarunkowaniami z przeszłości i temu, co wydaje nam się, że jest na zewnątrz nas. Dlatego nasze poczucie ja przez jakiś czas przychodzi przez okres inflacji, kiedy się rozszerza. ale przychodzi też okresy takiej deflacji, kiedy się pomniejsza. I to takie pływanie tego poczucia siebie, jakby na nowo definiuje granice, w których się określamy. Po części czujesz, że ten proces nigdy się nie kończy, że to jest to, co nazywamy odkrywaniem siebie w życiu, ale uważam, że są pewne jakby zasady, ale niekoniecznie takie narzucone na siłę, ale takie zasady, którymi możemy się posiłkować, aby wesprzeć siebie w tym procesie. I tutaj jedna z takich zasad, którą mogę polecić Wam wszystkim, to jest obserwacja siebie, szczególnie w sytuacjach, które doprowadzają Was do mocnych emocjonalnych poruszeń, i wtedy warto jest posiedzieć z tymi emocjami i zastanowić się, jakie pierwotne doświadczenie spowodowało, że tak bardzo uwierzyłem w to, co czuję. To jak myślę o sobie i to kim jestem. Drugi, dru, druga taka zasada to jest: nie bagatelizuj opinii ludzi z zewnątrz siebie, tego co ludzie mówią o tobie. Ja wiem, że ludzie mają zmienne te opinie, czasami krytykują, czasami są bardziej skupieni na sobie. Nie każdy ma taką wiedzę, żeby dać ci feedback, ale warto jest od wszystkich osób wokół Ciebie, czerpać informacje i dowiadywać się jak najwięcej o sobie. To bardzo pomaga. Ale tutaj trzeba troszeczkę no zrozumieć to, jak działa samoświadomość i jakie intencje tak naprawdę kryją się za tym, co ludzie mówią do Ciebie. Bo czasami możesz mieć takie poczucie, że ktoś y, Ci szkodzi, ale tak naprawdę chce dla Ciebie dobrze, albo na, na odwrót, więc no, tutaj troszeczkę takiej mądrości trzeba y, nabrać. Trzecia taka zasada, to jest postaw na jakąś jedną praktykę, którą będziesz mógł wykonywać codziennie i która da Ci poczucie uziemienia. Jako ludzie jesteśmy bardzo mechaniczni, czyli bardzo jesteśmy powtarzani w naszych zachowaniach i wzorcach. I, i gdy mamy jakiś jeden wzorzec, który możemy, że tak powiem, ćwiczyć, w którym możemy się upewniać, to daje nam poczucie satysfakcji, ale daje też nam poczucie kierunku. Dla mnie była to medytacja, później prowadzenie dziennika, wcześniej jeszcze trening siłowy, różne inne rzeczy, które budowałem w swoim życiu, które pomogły mi zbudować większy kontakt ze sobą i z tą częścią siebie, którą nazywam, nazywam częścią duchową. Jeżeli chodzi o to poczucie, że musisz być doskonały, żeby być kochany, to warto jest też rozpakować, bo. Warto jest mieć jakieś kompetencje i umiejętności, które dają nam poczucie, że jesteśmy ważni i wartościowi wśród, wśród innych ludzi, tak? Jeżeli wykonujemy jakąś pracę, jakiś zawód, to ma związek z naszą kwestią profesji, profesjonalizmu, zarabianiem pieniędzy, z kwestią przetrwania. Ale warto jest również się od tego zdystansować, odciąć i pozwolić sobie na to, żeby to wewnętrzne dziecko, które gdzieś tam w tobie siedzi, może jest... Zranione, stłumione, zastraszone, przy, przygniecione, żeby ono wyszło z ciebie. Żeby dokonało takiej ekspresji, jaką ma dokonać. I najlepiej jest, żebyś zadbał o warunki zewnętrzne, żeby one były takie, aby sprzyjały Twojemu wyrażeniu siebie. Jak ty go dokonasz? I dostrzeżesz to, jaki jesteś już teraz, będziesz mógł. Tak zbudować swoją osobowość, żeby ona była w stanie spełniać nowe warunki rzeczywistości, ale już nie na zasadach tych uwarunkowań z przeszłości, ale bardziej utwierdzając się w tym poczuciu, kim jesteś już tu i teraz. Więc ten proces budowania swojej osobowości niekoniecznie musi być aż taki sztywny i opięty. Możesz po prostu bardziej wyluzować i dostrzec to, gdzie możesz być w swoim życiu bardziej elastyczne. To bardziej pozwoli Ci na to, aby być bardziej kreatywnym, bardziej swobodnym, bardziej radosnym z rzeczy takich małych. To może pomóc Ci w Twoich relacjach z ludźmi, może bardziej poluzować w niektórych e, związkach, czy przyjaźniach, czy sytuacjach, w których myślałeś, że musisz być napięty, musisz się bardziej starać, musisz. Od siebie wymagać, albo wymagajesz od innych ludzi, byłeś bardziej oceniający. Wchodzimy w taką przestrzeń, w której doświadczamy siebie jako istoty, które są niewinne, są doskonałe i są boskie. Istoty, które nie żyją za karę, nie żyją na siłę, ale żyją po to, aby eksplorować i cieszyć się życiem. I to jest pewien sposób zrozumienia duchowego. Który bardzo pomógł mi zacząć żyć pełnią życia i być bardziej szczęśliwym człowiekiem. Po części może wydawać się to bardzo mistyczne i metaforyczne, ale gdy zaczniecie obserwować siebie i to, na czym wam zależy naprawdę w życiu, to dostrzeżecie to, że chcecie żyć naprawdę bezwarunkowo. Tylko ten sposób definicji tego, co to znaczy być bezwarunkowo, należy określić w pewnym kontekście, który jest dla nas. Jednakowo oparty o rzeczywistość, w której się poruszamy na co dzień. Bo czasami te duchowe koncepcje wydają mi się takie zbyt abstrakcyjne i mdłe, i nasz umysł nawet nie jest w stanie ich zrozumieć. I ten sposób rozumienia tego jest bardzo ważny. Tak samo jak doświadczenie, tak samo jak nasza część duchowa, i tak samo jak wszystkie relacje z ludźmi i to, co inni ludzie mają nam do powiedzenia. To tyle, jeżeli chodzi o ten film. To tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Jeżeli spodobało Ci się, to daj łapkę w górę. W zasadzie musisz wiedzieć, że chciałbym, abyś to zrobił dla mnie. <laughs> tak, nawet jeżeli Ci nie spodobało. Stawcie komentarze, zostawcie swoje przemyślunki. Jeżeli chcecie przez projekt Find Yourself, linki są na dole. Zapraszam Was na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Hello, bójska.